Witam widzowie, rynek Łomża. Zapraszam do filmiku. Zresztą zobaczmy. Proszę, ile taki woreczek ziemniaków? 35? Dobra. Będę wyjeżdżał, to zajdę. A pszenica? Też 35. Dzięki. Ale wody na polach jest. Ale ludzie, te kurki, po ile jarzębatki? Pusturyszki. To by coś kupił. Czy on pszenica pani do pana? Po 12. Jara. A, po 12. Jara. 120. 120, dobra. Oczywiście. Kurwa, ty na moje zdjąbki oglądają. Co tydzień? Jara, po 12. No to chyba cię para. Proszę, do Budapeszty pojedą pana? Po 3 dyszki. Po 3 dyszki. A jak wszystkie, dobra. To jest 14 i tu jest 5. I do para jeszcze co? To wszystko jest tamtoroczne. Aha, dobra. Tutaj jeszcze. Złożyć mogę Białolata, to będzie 20 sztuk. A, równo, nie? Równo. Jak wierzysz 20, to za 500 funtów. Lotek dobry byś by był. To zapierdala. Ja wiem, strzały no. No, ale w ogóle pan nie wtrzyma tak na tego. Proszę, buciany pojedą nie, pana? Po 20 zł. Ale tak panu nie ginęły. Także w górę jak poszedł, tak to zostało to, parę sztuk. To zostaje przeważnie, bo to Budapesztami ganiane, ale deresze, no. U mnie ich, dużo ich nie ma, bo jaszczą ich wybija, wiesz, kurwa, bo to inne to kolory. To taka parka Budapesztów? Powiem szczerze, mnie dużo. Stówka. I ten, i... No. I kurwa, to ja sobie wypierdolę, bo jak ich same trzymać przykładowo, to góra ja 20 i więcej nie można. Miałem, bo to też tam, tak jak pan mówisz, nie? Boże. Dzięki. Padło, zostało parę sztuk. No to do mnie skończyły. Są jasne. Po ile u pana? Same samice. A ile za sztukę? 7-8 dych, dobra. Tylko wezmę ich z łapy. Wszystkie pan mówi, że samiczki. Jaka cena? Zależy, którą bierzesz. Co będziemy kupywać? Co? Będziemy kupywać? Oglądam na razie. Aha. Winerek ile? No to tam, co on tam? To wie pan. Samiczka czy samiec w ogóle? Samiec. 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 Ty tylko film nagrywasz, później puszczasz. Nie, 20 sztuk kupiłem teraz. Tak? No, boku. Aha. Tutaj gość miał, nie? To, no. To... Fajne boki, nie? No dlaczego nie, ale no to ci tam chyba... To swoich się trochę wyniesie, a... No to teraz wiem, który żółte, to jest. Żółte, co to jest? Szukam? Co to te żółte? To czerwone. Samica. Chyba. Ile taka? 200. To czerwone, nie? Tak. No, to żółte. Mówię, mi się w oczach nie... No to nie. No. Królaki po ile u pana? Tamte po 25. A te tutaj? A te po 30. Bo to francuskie, te barany, nie? Tak. 30, 25. Dzieci?
Czego królika? Kręć królika. Te? No. Siatkę ci dam. Piękna samica. Krzyżówkowa. Ale duża, nawet no, na krzyżówkę. 7 kilo waży. 7 kilo. Z okładem. Samiczka? No. 130 zł do oddania. Kurde, to dobra cena. Bardzo dobra. To może jakiś numer kontaktowy chce pan podać? Nie. Nie? Spoko. Nie. Zawsze jestem i ten królik tu będzie siedział, niech przyjeżdżają. Do Łomży, dokładnie. Tak. I tu zawsze jest co kupić i można trafić, naprawdę to jest dziś cena za nią. Czyściutkie uszy, czy ten... Ja widać, że królik fajny. O, super zdrowy. COVID-a nie przeszedł. Likwidacja hodowli. Szczepiony na COVID-a trzykrotnie. Ale ja tam nie ma możliwości. Tak, tak. Co to ten biały? Samica. Jaka to cena takiej samiczki? No cenie 200 zł. 200 zł. A targować się trzeba. No. No co mówisz, Janusz? Królik. Dwie stówki. No tak, nie no, widzę. Rozumiem. Ja się rozumiem. Parka takich boków? 200. 200? Dzielę, torka z tymi stanki. Ale nie tu dlatego będzie ma biłeś łapciami, by pan go nie chodzi. Tak nie masz pieniędzy. Dlatego będzie ma chciał. No. I tak widziałem. Siłem, wiesz, dzielnie. Dałem lekarstwo. No. Czekam, bo... Proszę, teraz do dziecka. Wróciłem, nie? Trzeba porządnie jeść. A to te tabletki dawałeś? Nie, taki płyn. Strzykaweczko. Płyn to czarne, w jakiej cenie u pana? 150. 150, dzięki. Dokładnie. Są takie pocztowe, ile u pana w roślinkę? Tu zależy. Bo tu kolorowych jest fajnych, widzę takich sporo. Nie. Nie daj Bóg. Ja nie wiem, czy kurwa te winerki jastrząb będzie chciał nawet wziąć. Nie wrzeszaj. Oni tak chodzi, że czubi ścinają. Ale mogą dobrze chować mamki. No. To on kupuje na ilość, nie ma. Jak się kurczaka podrzuci, to chować. Ja sobie nie chciał się grać. Są takie winerki, po ile u pana? Do 50. Po 150 sztuk. I tu samiczki też są, tak? Dwie samice, trzy samce. Dwie samice, trzy samce. A te transule? Po 50. A, po 50, dobra. Nie. Tak zniesie 30, 60, to zależy, która perniczka.
Niektóra zniesie 25, niektóra zniesie 20. Rozumiem. Co jest za na wsiądę? Jak dużo dałeś, gdy zmienił, to no to takie puste. Nie mój katar, ja dawaj. Ale to coś się kuli, to u niego, to ja to z tym przyjdzie. Ale daj kurwa mu tam zaraz za tym. No tak, tak się obejdzie, że bez kafelku. Co wy, Dymek, Samczyk? Samczyk. Jaka to cena za takiego? Dobra, przylecę się. Nabity. A, świeży, nabity. Świeży nabity. Dobry. Kupiłem. Kupiłem, a podobają mi się takie te ciemne. No tak gruby ten dziób krótki ma, nie? No i gruby. Gruby, no. Ja też właśnie to... I łebek fajny, nie? Mam takie saliczkie, coś dla oka. Nie samymi jasnymi człowiek żyje. Kupiłeś już. Tak, ale ciężko będzie, wiemy. Coś uchować, nie? Tranzule na mamki siedzą. A, to chyba, że... Tranzule, o! Te? Na mamusie siedzą. No fajny, fajny, fajny. No nie mogą znaleźć i wziąłem tego. Tak. Mi się podobają. Dzięki. Czy on pojedzie takie koguciki? Po 40. A winerki? Po 2 dychy. Po 2 dychy. To Saniczko zaczął delikatniejsze. Wydymek, przepraszam, siema. Co to ten żółty? Samczyk? Czarny samic. Proszę, on taka ciemna. Ja mam taką samicę, przywiozłem dopiero. To kupuj. Co? Przywiozłem ja sprzedać. Ja mam samicę. Przywiozłem sprzedać, mam dwie, nie? A ja mam samicę. Piękny człowiek, o takiej głowie tutaj, tak? Na rynku, w takim rynku. Dzień latają. Co? Dzień latają. One latały. Leży pan do czwarty do oka, czy pan chce do latania? Czy on pójdę takie neweczki? Po 150. 150. To samczyki pewnie, nie? Samiczki. Samiczki? Samiczki. Znaczy dwie samiczki i dwa samczyki. Dwa samczyki i dwa samiczki. No. I to jest samiczka i samczyki. Może być samiczka. Dzięki, ja tak wybierałem i tak. A taka fajna żyło to. Samica, co tam? Przedał coś tam? Wszystko. Wszystko? Nie, co tam coś? Wyglądam, patrzę, te wiedeńskie, co mówiłeś, nie? No ładne, kurwa, co człowieku w tej cenie, to... Ja to się na nich, wiesz, nie znam, nie, tylko... Kurwa, malutki główeczka. Weź byś tam dwie stówy za parę. Ładna kośta z tyłu jest, nie? Numer podać? Możesz podać, 889 076 051. Dobra. Myślę, że się znajdzie amator na nie, bo ci mówię, że to samica taką kość ma na głowie, czy to samczyk? Obie mają. Obie mają. To parka, tak mówiłeś? Tak, teraz, ta. No. Nie, no tak. Na ogół mówią, że samczyki są słabsze, nie, ale nie, fajnie. To jest samczyk, a to samiczka. No kurde, to czego tu chcieć? No, on 100%. Ja 170 już mu oddaję, się krzywię. No to człowieku, to po stówce za takie gołębie to nie trzeba prosić. Uchowaj, nie? Dzięki. A dawaj. No. Tak? Ja nie, nawet nie wiem, co to jest. Aha.
Prawo. Ponad ty. Zabrałem to na mnie, ile ze 2 miesiące kary. Trzymam je w zamknięciu. Ale to nie. Jak najszybciej. Nie tak. Co? Tutaj to Martej! Chodź tu! Co? Nie, sprzedałem. A czekaj, ty czym jesteś? Chcesz samochód? No, ale ten wytwory tam. Ty, no to ja do ciebie zadzwonię i przyjadę, jak chcesz jechać. No, ma... no to już nie będę zdejmował przecież, nie? Co? No, bo... no to musisz tam krokiewkę nawet, kurwa. No chodź obejdzie. No to co? Cenę, szefie, pyta cię o cenę głośniej. No, o, właśnie tak chciałem się zapytać, te boki. Ja przyjechałem, a teraz nie chcę sprzedać po drodze. Boki 200 zł. No. Boki 200 zł. No. A tu jeden jest. No jeden, no, jeden, no, 200. Ładnie, a para 400. Bo kozłowy dlatego. Tak? O, to no, tak. No, i jeszcze cnotliwy, jeszcze nie pobzykał, to dlatego takie broni. Tak? Czarno. Nie ma takich na rynku tam. No. Ja mam te, jak to się nazywa, czarne, już dwie pary złożyłem, ale do czerwonej to mi chętnie. No, to ja tam nie chcę przychodzić. Może pan podesłać tam na grupę, to bym zobaczył. Teraz czekam na inkubator. Zawsze się, jak się rzuci w grono, to zaraz będzie dyskusja i zawsze. O, poczekaj, dobrze, żeś przypomniał, muszę kurę na rosół, kurwa, kupić jakąś. Dzięki. Są winerki po ile? 30 sztuk. 30 sztuk. Nagrać, dać dobrą reklamę. A co to tutaj, to Budapeszty? W jakiej to cenie są? A tak tylko ile to da. A, dobra. Klama będzie, ludzie już się nie mieszczą na tym. Są takie bóle mansowate. To parka? Te tutaj kaczuny, to parka? Tak. Jaka to cena za taką parkę? 100 zł. 100 zł. Dzięki. A takie królaki młode, po ile? W jakiej cenie sztuka? Po 50. Po 50, dobra. Te norweskie, nie? Nowozelandzkie. Nowozelandzkie. Jeden mówił, że dobre, ja mówię, dobre. Nie, to pan dam panu 50 zł i pan mnie uchowa małego i przyniesie jego wezmę. No, no tak. Zobaczy, co to jest. No tak, no bo to... Trzeba chować, chodzić. No i jak tu u nas, to terasy najbardziej takie odporne, to są to mierzane. A te bardziej rasowe, no, to są delikatne. Ale trzeba też dawać ludzi, bo nie ma inaczej. Jak bierze choroba, to bierze. Tak, 100%, to nie ma. Teraz bez leków nie to nic nie ma. Żadnych, nawet na takie ło... Nie ma. Teraz bez leków to nic nie żyje. Jak ty nowo ma? Bo do chałupi i tyle. Pozdrowienia dla hodowców dla z Małopolski. Dobra. Tak, te neweczki, jaka to cena? To nie moje, ale coś koło 300. A coś koło 300, dobra. No to będzie gdzie pani?
Dzięki. No i jest. Wpuść, zobacz. Co to za rasa te tutaj? To jest sercowe zwane. I jaka to cena za taką parkę? Stówkę. Dzięki. Josiu, to kłamca jest. A ja już teraz widzę za parę takich wywrotków? 5,5 stówki. A ten wydymek? Kupiona sobie. A, kupiona sobie, dobra. Nagraj. Ile taka parka? 300 zł. 300 zł. Dzięki. A, to nie. A tego nie mamy. Cholera poznać. Dawaj do Boga. Moja biżuteria. Ja to dla zdarza. Rzutkę wiązi. Rzutkę. Darmo mnie włożyć, to co? Oni bardzo dobrze chodzą. Jeszcze kawę stawię. Para odeszła. To jest samiec i to samica od niego. Cała para parzysta. Odeszła. Poszerzane ogony. Co? No. U nas kiedyś były białe. Kiedyś to ja tylko białe miałem. Odeszła. Teraz kosztuje 70 zł. Samiec? A to jest samica od niego. Tak. Ja ich ważę. Co? 35. O. No. To ja widzę. Czarna samica. No. No kurde, ja tu w górach chodzę. No odeszli. No nie. 25. No. Krymeczki. O. Tam. O ile krymki? 150. Mamki. Tutaj mamki? No tak, tiplerowate w większości, nie? Ale jest mało tych.
Patrzę już i boki są. Tak? Ja kupiłem teraz 10 sztuk. A? Dzisiaj? No, ten taki starszy goś miał. On w Mazowiecku często stoi. A wydymki? Po ile? O, i tam. Ten? Wszystkie 3 wiem 470. A no, to tak by było zainteresowanie, nie? Bo to fajnie. Tak. Mi ten samiec, ta samica jak samica, ale samiec mi się podobał. To za samica 200. Po ile te czerwone, jak pan mówił? 150. Czyli za 300 parkę złoży, nie? To jest 2 pary i samica. A, 2 pary i samiczka, no. Dokładnie. Co tam? Tak tam. Wyglądam, nie? Witam przy okazji. A no, to najlepsze. Latem. Ale tu nie ma nikt takich. Latem i trawnik przystrzyże, nie? Tak tych darmo dostałem, ale to zadowolony na to. Wolałbym parze sprzedać. Są taka parka tych, to CPL, nie? Nie, to Orłowskie. I ile taka parka? 150 zł. Do sprzedania na handel? Do sprzedania. Do handlu na handel, nie? Nie. 20 zł, aby się pozbyć. No i obrzuł, bo jeszcze 5 za budkę on... No to ja, syniu, od 50 zaczynał pierwszy raz. Nie ma z tym. Dobrze, co ciągnąć. Dobrze, białki. Nie dawać mi. Nie gania do ganiania, dobrze. O, no, lepszy jak ten. Ile te białogłówki? Para? Para. Jaka cena? 40. 40. To kupuj drugiego. No, biały jak fajny, kurde. Naprawdę, że jeszcze tu siedzą. Mówię, że naprawdę, że jeszcze tu siedzą. A? A to zrobił pan zdjęcie tutaj właścicielowi tej klatki. No to tylko głębie to. To ja wezmę to, zrobisz mu razy. A Newek? Samczyk? Nie kurwa, bo butliwe takie pierdolone. Nie zacznij kurwa. Fotki. Nie mogę. Właściciel się nie zgadza. Zgadza się. Chciałby poprosić. Nie? Ja jestem upoważniony, a zgodź zrobisz. Nie ma. A bo mnie trochę ktoś ogarnie. Jest trochę czasu. Kurwa, nie patrzę. Tam ludzi. Poczki w telewizji. To za dużo osób jest w tle, nie mogę. Poczuń się to. To kogo pan pozdrawia? Gołębiarzy. A, dobra, z okolic, tak? Z okolic, Ostrowi. Dobra. Mamy. Tak. Co chcecie? Pisza pierdolnie jeszcze i... Już
Co chcesz najpierw? Nie, oglądam, patrzę, bo kupiłem tydzień temu w Mazowiecku, nie? I to było coś innego, takie czarne, nie? Co tam potrzeba? Weźmy. Wycieczka jakaś. Dziękuję bardzo. Tu widzisz, jak pasuje. No proszę bardzo. Mówię, jak pasuje. Nie ma właściciela, bo on zapytał. O te szeryki. Nie, to już nawet tam zdanie. A tam nie powiem, że 500 zł czy ileś tam. Po dwie dychy pasuje, to pasuje, jak nie pasuje, to nie pasuje. Murzyny, nie? Równiutkie, malutkie, zgrabne. Lepiej by było wziąć wszystkie trzy. Nie, no to. No tak, takie lepsze, takie lepsze. Dobra, dawaj. A ta dobra była? Tego mogę za dzisiaj dołożyć. Tego 15 złotych za tego. A chór mówi, że jest na jaśniaki. Szaliczki, jaka cena za parę? 120. 120. No jak zaszczepiłem salmowirem, to 10 sztuk z bębnika poszło. Co? Ja jak zaszczepiłem salmowirem, to 10 sztuk poszło z bębnika. Jednego roku więcej jeszcze, kurwa, tylko zobaczam, kurwa. Tak samo, tak samo. Raczej już odpuszczę tą kwestię. Ja już kurwa raz zaszczepił, to jest kurwa. No. Jak ktoś czegoś nie ma, mu się to wszczepia, no to... No, tym bardziej, kurwa, tak. No. Są jasne, pójdą pana? Po dwie dychy. Po dwie dychy. No i to dalej. Trzymaj się, tak. Katastrofa. A te murzyny? Nie wiem. A to nie pana. Dobra. No coraz mniej, coraz mniej. O, jeszcze i deresz, tak? No, a to tak wziąłem. 4 sztuki sprzedało się, szaryki. Poszło? No, tam. Pewnie, że pójdzie, jak jest. A trzeba sprzedawać, co tam. Te, popierzało wszystko, no to... Już tak. Są młode. Miejsce potrzebne, nie? No, młode, już mam. Ale... Taka parka wydymków, ile to? 300 wysztuk. 300 wysztuk. A krymeczki? 200 wysztuka. Dzięki. 5 razy dzwoni i on nie odbiera. O, w końcu, kurde, zaczynasz nagrywać. Witam. No, hodowla nieprzygotowana. Zanim doszłem, no to... No. Duży rynek. Duży rynek, tylko kurde, ty za późno chodzisz, kolego. To przyjechałem tu, co wstanie, człowiek wstanie, to wiesz. No właśnie, nie wstanie, kurde, to... Także ten... Kurczę, zrób elegancko. Ta, dobra, no. Taka rampy, kurde. Ta. No, ta samca, ty widzisz, wszystkie samce podkredawałem. Samce wszystkie podkredawałem. Wow. No. Taka parę posiaków, jaka to cena? 160 do dania. Ja już. Thank you.
Kurwa, ile ludzi wczoraj było. Ale to takie mniejsze, większe wybory. O. Mam działeczkę pod lasem i się sprawie przygotowany. Ale jak pan dla pana mogę za 40 takiego. Proszę? Za 40, za 40 mogę dla pana takiego. Pan chowa? Jajko to zielone. To ci jajko bym dał. Słówka się niesie, ale to dłuższy. To nie dobre jajko, to za dużo kupu. Co trzeba? Dwójki w jakiej cenie? Po 70. Po 70, a te młode? Stópkę za te 4. Stópkę za te 4. Dobra. Nie, nie. A tu stanosisz tę skrzynkę czy nie? Nie, dwa mam. Masz coś, tak? No. Świeżyna? To znaczy cienika, kiedy będzie nie był tam cienik. A samicy tam dla kolegi widzimy. Same gramy. Nie ma nigdzie lantaczy. Ja mam trzy pary. Ale mogę lantaczy. Tych zwykłych, tak? No. A, tych zwykłych to nie. A te ile, ile musi mieć piór? Od 12 do 16. Te żarowe. Żarowe, tak? Od 12 do 16. A ty po ile masz piór? 16. Tak. Czym większy ten ładniejszy. Ja wiem, ja rozumiem. Ale tych zwykłych to jest bardzo ciężko znaleźć na fajnych ogonach. Ja mam tego zwykłego żółtego, rozumiesz, ma 16 piór w ogonie. To zależy jak się oni noszą, nie? To ciężko ładnie znaleźć. Ładnie się nosi. Tak? A no to chyba. Chciałem jemu coś kupić, ale nie. O, to będzie ciężko. Nie ma. Powód do telewizji, pobudka. Idę, pójdę takie ptaszki. 150 zł sztuka. Kurde. Jak za darmo. No ja. O, konkretna cela. To są, szefie, po ile takie cele? 65. I konkret. Nie, no co ty pierdolisz? To z tych małych jajek to się lęgną czasem, takie malutkie wygląda. Nie. Co to za siwy ten ptaszek jest tam na dole? Długie diamentowe. To jak dzikie wyglądają trochę. No. Ładny ptaszek. To nasze polskie ptaszki? Ale tygrysy. Zobaczmy, co tam.
Te tygrysy to dwa samce są? Tak, tak. Myślałem, że para, bo ten troszeczkę mniej. Nie, sam. Sam. Tak? No bo jak jest samiczka, to wiesz. A te tutaj, to też? To jest sam, to wszystkie sam. Wszystkie sam. Ale miałem w ręku samiczkę na pewno, bo wszystko się podparte nosami. No, ja wiedziałem, ale i wydymki. Tylko jedna, tak, i wydymki. Tylko ta jedna wywrotka taka żywa i kumpel mówi, ty się spytaj, ile ona kosztuje, nie? On mówi, że 400 zł, taka mocno łapkata. Ale to wszystko jeszcze w tydzień mu zdechnie. Są po ile te pocztowe pana? A. Jaka cena za sztukę? Do pozbycia się po 10 zł. A, do pozbycia. A się wyzbyć. To same samce. Same samce? A. Pan stawia te filmiki na też? Tak. Już 40 minut idzie. No ja byłem tam, w tamtym brzegu, to widziałem, że pan... Dzięki. Podnoszę to samo górę, no to troszkę, to słabo, jak woda. A potem wiesz co było? Tadek, a potem wiesz co było? Panie, ja zapomniałem kamienia. Tam i idzie co kości rozpuszczę. Te sroczki, jaka to sama? To dwa łopaczki. A do chłopaki. Dobra. Ja się tak w jakiej cenie taka gęś? 150 zł. Ale po co mam dla oka trzymać takiego? Tak, nie? No. Po co? Jak jest tego dużo, to... No teraz fotografię dostanę. O ile, przepraszam, takie gołąbki? 200 zł sztuka. 200 zł sztuka. Dzięki. Klimeczka to samiec, samiczka? Samiec. Samcik. Jaka to cena za niego? A ja kupiłem. A, kupił pan, dobra. Ile masz te szaryki? 7 dyszki. 7 dyszek. Co, te żółte to para pewnie, tak? No będzie para, chyba miało być 200 dyszki, ale będzie para. No tutaj byczek będzie raczej. To są rzeszowskie, przepraszam, te czerwone? Jeden tak. A ten drugi to karbonos, nie? No. Dobra. Są ile parka takich? Kurde. 120. Kurde, jakie. A
A te tutaj? Pójdą pana tak do Budapeszty? Znaczy, właściwie to odeszedł, ale tak po 50 za sztukę bierze, nie? Różnie, po prostu się dogadać. Dobra. Dzięki. No, tu lepszy pewnie ten, nie? No to jest chyba z tych lepszejszych tam masz. To wszystko niby 500 zł, nie? Za 13 sztuk. A, dobra, dobra. Dzięki. Nie lekki, bo one zamknięte były. Jakiś wieszyny wypierdalu jaszczą. Są pocztowe, pojdą pana? A to różnie. A te staropolskie po 30 zł. A, po 30 zł staropolskie, dobra. Jednego bierze. No dobrze, że tylko pojadnie. Jania chociaż, nie? O, muzyka. O. Samica. Tak jak oddać przybiegł. Cieściutkie króliczki. To obydwa czy jeden? Dobra, idę. Proszę przez dobyć. Poczekaj, zakupy zrobię. Powiedzę. Kilogram. Dwa. 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 No chodź, czego tu stoi? Takie ceny są wszystkie dziury. Grać, panie, grać! Tak, trzeba nagrać, dokładnie. Ile taka parka czarnych? 400 zł. Zakonniki też w parce? Tak. Ile taka parka? 200 zł. 200 zł. Dzięki.
To nie moje, nie wiem. Ustawił klatkę i jako 75 powietrza. Jeszcze dorzuć jakieś do studia. Po ile ja mam? 70 groszy. Tak. Chodź jeszcze zaraz, ja ci dam krój. Nie. Pójdę takie jasne u pana? Nie. Jakby wszystko zabrał po 15 zł. 15 zł jak całym kurtem. Do tego. No widać, że rześkie, nie? No, naprawdę lotny gołębi. Tam cały lot, ale lepsze poszły, słabsze zostały. No ale tam już ktoś wziął dwa. Wcale mi kapryka proszę mieć. Są te winerka, co to? Tak, proszę pana, samczyk, winereczka. Samczyk, samiczka? Samiczka, proszę pana. Jaka to cena? Jakie? No. Jak? Właśnie nie będę mówił, bo będą mnie znowu słyszeć. Tak jeden mnie, kurwa, z Gdańska dzwonił. Mówi, ciebie nie widziałem, ale głos słyszałem. 350 zł. 350. Dzwonił do mnie Wiciu, kurwa, taki chłopak Gdańska jest, którego mówił. Kurwa, ja tak tam jeździsz i ciebie słyszałem, mój, bo tam ktoś nagrywa, no. Mówi, a ja to oglądam. Miedziu, jak się widzi, że obni? Dobrze, ja to wiem wszystko. Te wyświance u pana to w parze są, czy to? Które? Tutaj czerwony. Czerwone, sami samice, ale nie w parze. Gorszych nie było? Nie było. Jak to cenowo się? A tam po dwie dychy. Po dwie dychy. Wszyscy mówią, że może być dobry gołąb. Jak on będzie dobry, to ja... Ale tam powiem, Adam, i te twoje to tam, kurwa, takie jest, to twoje, to by tak, tak, to gówno. I te jajka tak latają, tak wiesz, nie bardzo. Ale może mi wiektory, bo na to nie ślizgają. Nie. Ceramiczna i wkładasz i zajebista są najlepsze. Jakby tak pozumał, taką prasę zrobił. Jaka cena za takie? No. Pareczka.
Jaka cena za tę parkę? 7 dych. 7 dych. Co? Siedzę tu tak. Kurwa. Ja 3 łody. No i zaraz sprzedasz mi za 7 dych, a ja będę chodził dokładą. Słuchajcie, w internecie unikam. Ale uśmiechnij. Oj, tam będę w internecie. Sieć. A jasne? Stówka. Zobacz. Na żałobny zakładam od pocztowca. Ile takie whisky? 60 zł. 60 zł. Parka, nie? No. A te wydymki czerwone? To może być, nie wiem, to parkę, kurde, czy to dwie samice. Może być, bo to, ale on tak na tej, to tam po 3 dychy. Po 3 dychy, dobra. Dzięki. Samica, no kurwa, ile taka parka wisi? 50. 50. A te rzeszowskie? Stówę. Stówę. Wielki gad, kurde. O, to już jest 14 roku. 14 roku, bomba. Ja. Trochę dobrze, tak. Takiego jastrząb to myślę, że nie weźmie. On większy od jastrzębia. No, na pewno. Dzięki. A to jest taki biegunka, kurwa, nic nie ma. Taka sama nazwa jest. Tak. A ci do niej tylko, że jest dom. Tam po lewej stronie, jak dobrze sobie mają. Dobra. Na zakręcie po lewej stronie. Za tym żółtym samochodem. Po ile to jasne? Po stówie. Po stówce za łebek. A ile ten cielik w ogóle? 80. 80. Czyściutki, czy taki czyściutki on? Nie ma trochę. A, ma trochę. Ma, nie. Ale ładnie się nosi. Ma się nosić ładnie, wziąłem go właśnie. Wygląda tak, kurde. Wcześniejsze na tych mniejszych główkach. Dzięki. A te, o, ta białe, jaka to cena za nich? 300. 300 białe, dobra. Samiczka. Duże kawcie. To ładnie się noszą. Widać, że ten cielik to byczek. Dzięki. No, okay.
A, już tam jest tak, no. Jakieś odjazdka. Ja później patrzę, kurwa, mówię, młody gołąb, mówię, a ten. A mówię, skąd? Czemu te białe to w parkach? Sam przy jakiejś samieczki. Jaka to cena za taką pas? Od stówki. Od stówki, dobra. Tam tak, od stówka. 150, 200, zależy kolik. Aha, dobra. Skrimkok z Netflix jest wywrotku, generalnie nie sprzedaje nic z nich. To jest takie klasowe. No, tam moich masz, kurwa, ja i mam, ja wiem, ile moich u niego się jedzie. Kurwa, jest to... Nie skłamać, tu moich gołębi u niego siedzi po 40 sztuk. Ja już nawet pozapominał jakie, ale on to jakie swoje. Te czerwone to te byki wszystkie masz? Nie, dwie samice i trzy samce. A ty gdzieś nie tylko to stopa? Na wprost to samice, prawda? No, jak raz na ręce to pomnę. Tak, to samice. Teraz chyba tylko będzie chłopczyk, a reszta sam. Reszta sam. A to? To? No to jest sam. Który chłopczyk? Ten? Nie, ten ocu to jo. Ten? No. Duża ilość krótkodziobów. Jako 500 zł. Tutaj samiczka 300. Panie tu, tyle siedzi tego, że to... No i chociaż no siedzi. Ale nie, nie, nie. Patrzę, ten o samym stanie, kurwa, to mam na wyszło. Myśli, że tyle pieniędzy tu siedzi. To tu w tym oku 5 tysięcy siedzi. To masz, kurwa, i taka parka tych czerwonych, ile to by, żeby wybrać? 500 złotych. To weź, kurwa, uchopię. Też jakiś numer może podać? Czy to? Przyjadą, nie do domu. Za dobrze mnie znają. Ja sam lecę, kurwa, to pojadę do Głębiki opóźnić. Dobra. A ten ile? Zamczyk? Tak, oddam za 150 zł. Bo on jak przeżyje, to przeżyje. Jak nie, to pójdzie 150 zł. Ale u ciebie to... Lepki jest, no. No, za 75. No, ale... Ktoś... Podałem mu tabletę, może... Ty i bojlera. Ty i bojlera. No, co, to jest? Nie, ile takie cudeńko? 300. Ładny taki czerwony kolorek, nie? No, standardy. Co sprzedał? Dam te zielone? Nie, nie. Nie chcę. Ale miałem tutaj. Ale to są to widzimy. To nie wiem. 10 tysięcy.
To by było na tyle, widzowie. Dzisiaj spory rynek. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Pozdrawiam.